Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Crackers i hulajnoga. Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O, Rety, ale ekstra hulajnoga! Ja też tak chcę! Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot. Ekstra! Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci jaką chcesz. Ale ekstra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie Cracker skupił wszystko, co było potrzebne, żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Krakersie, wyglądasz naprawdę super ekstra. I jesteś przystojny. Teraz mogę zrobić super mega sztuczki. Patrzcie! To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że Crackers nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. O? Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może... Twoje ochraniacze też są w porządku. W takim razie bardzo dziękujemy. A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Crackersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O, Crackersie, stój! Crackersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? Wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. A, więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Crackers potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Powrót do przeszłości. Pewnego dnia dziadek i kotki wyruszyli na zwiedzanie jaskini. Dawno temu, w bardzo dawnych czasach, starożytne koty nie budowały domów jak nasze, tylko żyły w jaskiniach jak ta. Spokojnie, mamy latarki i kaski do ochrony głowy. Są naprawdę mocne. Ojej, to niesamowite! Wygląda
Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jaskinia była bardzo ciemna, ale też ekscytująca. Cześć! 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 Dziadku, opowiesz nam o starożytnych kotach? Pewnie. Żyli w jaskiniach jak ta i nosili proste stroje. Nie mieli też latarek, ani elektryczności, ani ogrzewania, więc gromadzili się przy ognisku. O, rety! Próbowałem znaleźć ślady starożytnych kotów, od kiedy byłem mały, ale nigdy mi się nie udawało. O! Szkoda, że dziadek nigdy nie znalazł tego, o czym tak marzył. Słuchajcie, to może mu pomożemy. Jak? Dziadku! Tak, Krakersie? Popatrz, chyba znalazłem ślady łap. Mogły je zostawić starożytne koty? Krakersie, to są twoje własne ślady. A, masz rację. Co jeszcze pozostawiały po sobie starożytne koty? To może być naprawdę wiele rzeczy, mój drogi. Nie tylko ślady łap, ale też przedmioty, rysunki na ścianach jaskini. Dziadku, znalazłem starożytny papierek po cukierku. Starożytny kot pewnie go tu upuścił jakiś trylion miliardów lat temu. Nie sądzę, Budyniu. Starożytni jedli tylko grzyby, jagody i ryby. W tamtych czasach nie było cukierków. O, nie. Zabierzmy stąd ten papierek. Patrzcie, co znalazłam. Pewnie starożytny kot to narysował. Rysunek na ścianie, o którym mówiłeś. Interesujące. Naprawdę ładny rysunek, ale nie namalował go starożytny kot. Skąd możesz to wiedzieć? Jeden szczegół to zdradza. Wtedy nie było samolotów. Nie smućcie się, kotki. Dziękuję, że staracie się znaleźć ślady starożytnych kotów. Halo? Obiad gotowy. Wracajcie do domu. Dobrze, zaraz będziemy. To wasza mama. Mówi, że czas wracać do domu, bo czeka na was z obiadem. A, jest kilka wyjść. Które mamy wybrać? Ojej, zgubiliśmy się. Nie martw się, Budyniu. Zaraz poradzimy sobie z tym problemem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Pamiętacie ślady Krakersa? Możemy iść po śladach naszych łap. Bardzo rozsądnie, Pianko. Prawdziwy z ciebie odkrywca jaskiń. Dziadek i kotki udali się do wyjścia z jaskini. Przykro mi, dziadku, że nie znaleźliśmy śladów starożytnych kotów. Ale mieliśmy bardzo przyjemną przygodę. Zrobię zdjęcie moim dzielnym poszukiwaczom. Trochę w prawo. Jeszcze, żeby rodzina nietoperzy też była. Uśmiech, proszę. Patrzcie, kotki. Znaleźliśmy prawdziwy rysunek autorstwa starożytnych kotów. Jak mogłem to przeoczyć? Nigdy nie byłeś tu z kimś, komu chciałbyś zrobić zdjęcie. O, patrzcie! To wygląda, jakby starożytne koty do nas machały. Cześć wam! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki i ich dziadek mieli tego dnia w jaskini oczy szeroko otwarte i patrząc na każdy szczegół, w końcu znaleźli to, czego szukali. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Thank you.
Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie, dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Agencja Dobrych Uczynków. Pewnego dnia tatuś wynosił śmieci i kotki postanowiły mu pomóc. Dziękuję, kotki. Cóż za miłe i pomocne dzieci pomagają tatusiowi. Wiecie co? To fajne uczucie, kiedy ktoś ci dziękuje. No jasne. Może jeszcze komuś pomożemy. Powinniśmy założyć agencję dobrych uczynków. Pomoglibyśmy wszystkim i to by było super. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekształciły domek na drzewie w agencję dobrych uczynków. Pozostało tylko dowiedzieć się, komu pomóc. Chyba akurat nie ma żadnych kotków w potrzebie. Bo nikt nie wie, że możemy im pomóc. Powinniśmy się przejść i pomóc wszystkim. Tak dowiedzą się o naszej agencji. Agencja Dobrych Uczynków każdemu pomoże! O nie! Jak pomożemy mamusi, skoro jej nie ma? Nie szkodzi. Pozbieramy wszystkie guziki do słoika i zostawimy jej karteczkę. Zobaczy porządek i karteczkę i później nam podziękuje. Będzie super!
Teraz muszę znaleźć nowe dmuchawce. Jesteśmy świetni w pomaganiu. Nasza agencja dobrych uczynków jest najlepsza. Idą kotki, którym pomogliśmy. Gotowi na podziękowania? I co powiecie? O co chodzi? Drogie kotki, rozumiem, że chcecie być pomocni, ale niestety to spowodowało trochę kłopotów. Co? Posortowaliście guziki według koloru, a wolałabym według kształtu. Kształty guzików są dla mnie bardzo istotne. Chcieliśmy dziś posadzić nowe rośliny, ale całkiem zalaliście nasze grządki. Cała działka zmieniła się w istne bagno. Nie rozumiecie mojej artystycznej wizji. I pomieszaliście moje farby. Żółty jest zielonym, a niebieski fioletem. Ach! O nie. Mieliśmy robić dobre uczynki, a narobiliśmy kłopotów. Nie martwcie się, moje kotki. Pomaganie innym to wspaniały pomysł. Tylko trzeba to robić odpowiednio. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Naprawimy wszystkie błędy agencji. Zawsze najpierw zapytamy, czy możemy pomóc i dokładnie jak. Wkrótce kotki naprawiły wszystkie błędy i pomogły innym tak wspaniale, że wieść o ich agencji rozeszła się wśród sąsiadów. Kotki, niektórym sąsiadom przyda się pomoc agencji dobrych uczynków. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Agencja dobrych uczynków okazała się świetnym pomysłem. To miłe uszczęśliwiać przyjaciół i sąsiadów, pomagając im. Małe rzeczy w życiu. Pewnego dnia kotociaki postanowiły odwiedzić dziadka. Po południu pojedziecie z dziadkiem na łódki, a potem zjemy do herbatki coś pysznego. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, muszę pomóc tatusiowi w kuchni. Wyjeżdżamy za pół godziny. Czyli mamy jeszcze czas się pobawić. Dobra, gramy! Tatuś rozmawiał z dziadkiem przez telefon. Przywieziemy nasz kajak, to trochę powiosłujemy. Wyśmienicie! Nazbieram trochę truskawek na deser. Nie przejmuj się drobiazgami, tato. Przywiozę do herbaty mój słynny sernik. Dobrze, nie mogę się już was doczekać. O! O! Przestawiliśmy godzinę na zegarku. Teraz się później o 15 minut. Dobrze, niezatapialny kajak jest. Wiosła. Wędki i najważniejsze, kamizelki ratunkowe. I wciąż dużo czasu do wyjęcia ciasta z piekarnika. Musimy ustawić ten zegarek. Uderzę go, może się naprawi. Nie udało się. Trudno, to tylko drobiazg. Nieważne. Nikt i tak nie patrzy na zegarek, tylko sprawdza czas w telefonie. Grajmy! Kochanie, coś się przypala. Ale jak to możliwe? Według zegarka w pokoju ciasto powinno się piec jeszcze 15 minut.
No trudno. Przywieziemy dziadkowi dżem zamiast ciasta. Pa, słodziutki dżemiku. Musimy posprzątać to szkło. Szybko. Musimy być przed korkami, żeby zdążyć na czas. Kajak spadł z dachu. Zapomniałem go przymocować, bo sprzątałem szkło. Tatuś musiał wrócić po kajak i przymocować go na dachu. W tym czasie ruch się zwiększał. Trochę to potrwa. Czołem, rodzinko! No nareszcie jesteście! Czołem! Cześć, dziadku! Cześć, tato. Jesteśmy nieco później niż planowaliśmy, ale chyba mamy jeszcze czas na wiosłowanie. Raczej nie. Zanim napompujemy łódkę, słońce już zajdzie. Dziś jest naprawdę pechowy dzień. Przykro nam, to wszystko nasza wina. Niechcący przestawiliśmy zegarek i zmienił się czas. Myśleliśmy, że to nic takiego. Ale chociaż to była mała rzecz, wiele innych poszło nie tak. Na przykład ciasto za długo się piekło i się spaliło. Przez to mamusia musiała przynieść dżemy, a słoiki stłukły się. A przez sprzątanie szkła po stłuczonych słoikach tatuś zapomniał przywiązać kajak. A przez wracanie po kajak utknęliśmy w korkach. Jeden mały błąd popsuł wszystko inne. I nie ma ani łódek, ani ciasta, ani dżemu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zwracajmy uwagę na małe rzeczy. Świetna rada, kotki. Małe rzeczy w życiu bywają czasem najważniejsze. Powiosłujemy innym razem. Nie martwcie się. A jeśli chodzi o przysmaki, to co powiecie na truskawki? Truskawki! Miau, 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 miau! Kotki zrozumiały, że nawet małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. Jak małe truskawki, które cieszą po ciężkim dniu. Muszelka. Pewnego dnia kotki odwiedziły dziadka. Dziadek pokazał im wspaniałą kolekcję muszelek. Zbierałem te muszelki w różnych miejscach świata. Są naprawdę piękne. Te dwie wyglądają jak małe wieże. Wiecie co? Powinniśmy zbudować z piasku wielki zamek i udekorować go tą piękną muszelką. Możemy ją pożyczyć dziadku? Pewnie, że tak. Ale pamiętajcie, żeby potem je tu przynieść. Ale super! Miau, 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 miau! Kotki budowały zamek z piasku, a dziadek malował swoją łódź. Nie podchodźcie blisko wody, bo zmoczycie ubrania. Krakersie, może ja popilnuję muszelki. Ty możesz ją zgubić. Spokojnie, obiecuję o nią dbać. Lepiej zacznijmy budować. Najlepszy zamek z piasku, jaki powstał na ziemi. Została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Krakers, gdzie masz muszelkę? Chyba jednak ją zgubiłem. O nie, tego się właśnie obawiałem. I co teraz powiemy dziadkowi? Ta muszelka była częścią jego kolekcji. Musiała wypaść mi z kieszeni. Pewnie jest gdzieś tutaj w piasku. Hej, patrzcie, co znalazłem! Pewnie kiedyś płynęła po tym morzu księżniczka, a ten kamień wypadł jej z korony. Jest przepiękny, ale szukamy muszelki dziadka, którą gdzieś zgubiłeś. I już przeszukaliśmy całą plażę. Może fale poniosły muszelkę? Musimy szukać w wodzie. Przecież nie możemy.
Chociaż nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić przy brzegu. Zobaczcie! O, Rety, to moneta ze statku pirackiego! Fajnie, ale to nie pomoże nam odnaleźć muszelki. A może upuścił ją tam, gdzie budowaliśmy zamek i teraz leży gdzieś pod naszym dziełem sztuki. Tyle czasu go budowaliśmy. Nie mogę nawet myśleć o zniszczeniu naszego zamku. Kotki, dlaczego chcecie zburzyć ten wspaniały zamek? Dziadku, przepraszam, ale no, jakby zgubiłem twoją muszelkę. Ale może ją znajdziemy w piasku pod zamkiem. Ha, nie martwcie się tym. Mamy mnóstwo muszelek, a taki piękny zamek jest tylko jeden jedyny na świecie. Nie ruszajcie go, zbudowaliście wspaniały zamek. Ale ta muszelka miała być dekoracją na wierzchołku. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy znaleźć coś innego do przystrojenia. O, a może użyjemy mojej marynarskiej czapki? Krakersie, muszelka się znalazła! Gdzie? Na środku twojej głowy. No tak, racja. Schowałem ją, żeby nie zgubić i zapomniałem. A co to za skarby? Znaleźliśmy je szukając twojej muszelki. Coś mi się wydaje, że to dobry początek waszej własnej kolekcji skarbów. To też wspaniała dekoracja piaskowego zamku. Ale pięknie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki ozdobiły zamek muszelką, kamieniem i monetą. I bawiły się wspaniale aż do końca dnia. Instrumenty muzyczne. Pewnego dnia kotki oglądały w telewizji program o muzykach. Tak, z tą trasą koncertową zwiedziliśmy cały kraj. Dziękujemy naszym wszystkim fanom za wsparcie. Rządzicie! Bycie muzykiem musi być super. My też powinniśmy założyć swój zespół. Tak, a jako zespół będziemy zwiedzać cały świat. I będziemy mieć mnóstwo fanów. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale zabawkowe instrumenty nie nadają się do prawdziwego zespołu. Więc kotki postanowiły pożyczyć instrumenty od swoich przyjaciół. Miluś ma skrzypce. Tylko uważajcie na nie i nie złamcie smyczka, bardzo proszę. Zatrzymaj go, zagram bez. Będę grał na skrzypcach, jak gra się na gitarze. Nie! Nie wolno tak grać na skrzypcach. Potem poszli do Borysa zapytać, czy pożyczy im tamburyn. Będziemy potrzebować sporo takich instrumentów, które wydają różne dźwięki. Ale ja mam tylko ten tamburyn. A co miała babeczka? Ja mam keyboard. Właśnie tego nam trzeba. No świetnie, oddamy ci zaraz po próbach. Czekajcie! Myślałam, że chcecie pograć tutaj. Nie mogę go pożyczyć, jest mojej mamy. Kotki, co to za smutne minki? Chcieliśmy założyć zespół, ale nie mamy żadnych instrumentów. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest nasza gitara. Cześć, kotki. A co wy tutaj robicie w piwnicy? Chcemy założyć zespół i tatuś szuka dla nas gitary. Znalazłem! Znalazłem gitarę! O, wszystkie struny popękały. Jak mamy założyć zespół z instrumentami w takim stanie? Czekajcie! Możemy wymienić struny i gitara będzie jak nowa. A
Ale numer! Spadające rzeczy zabrzmiały jak perkusja! Tak naprawdę wszystkie rzeczy mogą być instrumentami muzycznymi. Super! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki stworzyły instrumenty ze zwykłych rzeczy znalezionych w domu. Wspaniale, kotki! Już macie dwóch wiernych fanów, czyli mnie i tatusia. Wymieniłem wszystkie struny w gitarze na nowe. Ale fajnie! Miau, 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 miau! A może zagramy coś wszyscy razem? Raz, dwa, trzy, cztery. Miau, 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 miau! O tak! Miau, 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 miau! Brawo, głośniej! Miau, 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 miau! Miau, 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 miau. Dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni kotki stworzyły wspaniały zespół. Miau, 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 miau. Miau. Kocia gimnastyka. Kotki spędzały weekend u babci. Wstawajcie, moje koteczki! Już czas powitać nowy dzień! Możemy jeszcze trochę pospać. Właśnie, nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Chodźcie, pogimnastykujemy się razem. Po chwili będziecie czuć się mocniej i pełni energii. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczymy! Tylko dziadkowie i babcie muszą ćwiczyć. My jesteśmy za młodzi. Gimnastyka jest dobra w każdym wieku. Ćwiczenia dają siłę i energię. Ale ja już jestem silny. Tylko patrzcie. Tak, ale z ciebie siłacz. Jeśli nie chcecie ćwiczyć, nie ma sprawy, ale owsianka na śniadanie jest obowiązkowa. Da wam energię na cały dzień. To znaczy, że po zjedzeniu owsianki będziemy silni? Tak, i to bez porannej gimnastyki. Ale super! Miau, 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 miau. Kotki zjadły śniadanie i poszły się bawić na dworze. Dogonię go! Oj, nie daję już rady. Złapię go! Jak teraz niby mamy go stamtąd ściągnąć? Możemy zrzucić go kijem. A jeśli go zepsujesz? Możemy założyć sprężyny, podskoczyć i wtedy go chwycić. A co jeśli też utkniesz na drzewie? Wtedy trzeba będzie i ciebie ściągać. A może zadzwonimy do taty Dartka? Przyjedzie tu wozem strażackim i ściągnie nasz helikopter? Hej! Tutaj! Ale strażacy mają dużo ważniejsze sprawy na głowie. Pożary i inne takie. Coś mi się zdaje, że sami musimy się wspiąć i uratować helikopter. Kotki nie miały dość siły, żeby się wspiąć na drzewo. Nigdy nie uda nam się ściągnąć go z drzewa. Stary problem z helikopterem na drzewie. Odzyskajmy go więc. Babciu, to było niesamowite! Byłaś dosłownie jak jakaś super kotka! Nie ma w tym nic super. To wszystko dzięki ćwiczeniom. Też chcę być silny jak babcia. Tak, ja też! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Thank you.
Ratuj mój fartuszek! Złapię go! Udało się! Rodzice przyjechali odwiedzić babcię i kotki. No, Budyniu, jesteś niczym superbohater. Wystarczył jeden dzień i babcia zmieniła nasze kotki w siłaczy. Cześć, kotki. Witaj, kochana babciu. To dzięki ćwiczeniom babci. W sumie ja też bym mógł trochę z wami poćwiczyć. Kości mi się zastały od siedzenia w aucie. W takim razie zróbmy kilka ćwiczeń wszyscy razem. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! A tak w ogóle to wasze miau-wau, miau-wau to też świetne ćwiczenie. Tak oto kotki zaczynają każdy dzień od gimnastyki. A ich fala to przewspaniały sposób na ćwiczenie ramion. Wyprawa po czajnik. Pewnego dnia kotki i rodzice przygotowywali herbatkę. Dziękuję za pomoc, koteczki. Wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko ugotuję wodę. Aurety, wygląda na to, że czajnik się popsuł. Raczej trudno się dziwić. Służy nam już od dłuższego czasu. O nie, już nigdy nie napijemy się herbatki z cytryną. Nie ma się co martwić, kotki. Wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowy czajnik. Będziemy mieli piękny czajnik. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! W sklepie tatuś i kotki zobaczyli wiele innych ciekawych rzeczy. O, patrzcie tylko, mazaki! Musimy je kupić! Przecież już masz mazaki, Krakersie. Tak, ale nie te kolory! Dobrze, kupmy je. O, młotki! Przypomniało mi się, że muszę kupić młotek. Jej, patrzcie, jakie super płetwy! O, jakie piękne balony! Tatusia i kotki tak porwał szał zakupów, że stracili rachubę czasu. O, Rety, jesteśmy tu już godzinę. Mamusia przecież na nas czeka. Dobrze, zapłaćmy i wracajmy do domu. Jesteśmy! No tak, widzę, że zakupy bardzo udane. No jasne, kupiliśmy sporo potrzebnych rzeczy. Nowe mazaki! Jeszcze nie miałem takich kolorów. Krakersie, przecież masz te kolory, zapomniałeś już? Malowałeś nimi obrazek. No tak, rzeczywiście, najwidoczniej zapomniałem. Mamusiu, kupiliśmy gumową kaczkę, odstawię ją do łazienki. Przecież mamy mnóstwo gumowych kaczek. Co jeszcze kupiliście, kochanie? I kupiłeś ozdoby na choinkę w środku lata? Ale mamusiu, są takie piękne! Zobacz, kupiliśmy też śnieg w sprayu. Co jest w tym pudle? To strój potwora, kochanie. Na karnawał, który tak bardzo lubisz. Tak, ale wolę coś eleganckiego, jak przebranie syreny. Nie przepadam za potworami. O. Filtr do basenu? O, ale po co? Przecież nie mamy basenu. Niepotrzebnie to kupiłem, ale spójrz na nasz nowy młotek. Stary gdzieś zgubiłem. Nie zgubiłeś, widziałam go w piwnicy. Naprawdę? Hurra! Mamusia znalazła młotek! To co zrobimy z tymi rzeczami, które kupiliśmy? Trzeba je schować dla bezpieczeństwa do piwnicy! I zupełnie nie będzie już w niej miejsca! Po pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł! Musimy zwrócić to wszystko do sklepu! Dobra myśl, pianko! Ale najpierw jeszcze coś zjemy. Mój brzuszek jest bardzo głodny. W takim razie zjemy i napijemy się herbatki. Z tym akurat może być problem. Zapomnieliśmy kupić czajnik. O nie!
Nie martwcie się, kotki. Mamy gdzieś w kuchni stary metalowy czajnik. Mogę go użyć do zagotowania wody, jak to się dawniej robiło. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W końcu wszyscy napili się herbaty, a kotki dowiedziały się, że nie warto kupować wszystkiego, co się chce. Lepiej kupować to, czego naprawdę potrzebujemy. Nauka latania. Pewnego dnia tatuś przyniósł zabawkę sterowaną pilotem. Tatusiu, co to jest? To właśnie jest dron. Jest jak mały helikopter z czterema śmigłami zamiast jednego. Sterujesz nim jak autkiem na pilota? Wspaniale! Mogę też spróbować? Ja pierwszy, daj mi pilota! Ja też chcę spróbować! Koteczki, przykro mi, ale to jest zabawka tylko dla dorosłych kotów. Jak wasz tatuś? To nie jest takie proste. Lepiej to robić na zewnątrz. Zaraz wyjdziemy i razem spróbujemy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tylko trochę później. Teraz muszę coś dokończyć. Możecie patrzeć na drona ile chcecie, ale ostrożnie, nie próbujcie go uruchamiać. Zabawki są dla dzieci, prawda? A nie dla dorosłych. No właśnie! I na pewno uda nam się uruchomić drona bez pomocy tatusia. Jesteśmy ekspertami od zabawek, prawda? Ale zróbmy to na zewnątrz, tam jest więcej przestrzeni. Cześć wam! Patrzcie, co przynieśliśmy. Rety jest naprawdę ekstra. Mój wujek ma takiego drona. A potraficie nim latać? Oczywiście, to nie jest trudne. Lądaj, krakersie! Staram się! Kiepska sprawa, utknął na dobre. I co powiemy tatusiowi? Możemy mu powiedzieć tylko jedno. Po prostu powiemy mu prawdę. Tatusiu? A, gotowi na pierwszą lekcję latania? Dajcie mi pilota. Pójdziemy na dwór odbyć nasz pierwszy lot. Przepraszamy, tatusiu. Myśleliśmy, że sami damy radę i wzięliśmy drona na dwór. Chcieliśmy nim polatać, ale nie umieliśmy nim sterować. Aż w końcu utknął w kominie. A? W kominie na naszym dachu? O, moje kotki, nie bez powodu zabroniłem wam ruszać drona. Mogliście go zepsuć albo co gorsza kogoś zranić. To prawda. W ogóle o tym nie pomyśleliśmy. Już nigdy nie tknę niczego bez pozwolenia. Obiecuję. Cieszę się, że to słyszę. Dron na nasze szczęście jest cały. Mieliście dużo szczęścia. Hurra! Wiem, że pilot jest zepsuty, dlatego nie mogliśmy nim sterować. Nie, pilot jest w porządku. Latanie takim dronem jest dość skomplikowane. Dlatego mówiłem wam, że to dla dorosłych. Tatusiu, jesteś asem przez tworzy. My nigdy nie będziemy tak umieli. Ależ będziemy, tylko gdy staniemy się dorośli jak tatuś. Pewnie dużo wcześniej. Musicie się tylko nauczyć, ale nigdy bez tatusia, który nauczy i przypilnuje. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak kotki dowiedziały się, że niektóre zabawki są skomplikowane i że można się nimi bawić tylko, gdy dorosły jest w pobliżu. Nie taki beztroski kot.
Mamusia wyszła na cały dzień i zostawiła tatusia z kotkami. Kochanie? Tak, kochanie? Pamiętasz, co macie dziś do zrobienia? No pewnie, właśnie zaczynamy. Kotki musicie poodkurzać, a ja zrobić pranie, nim mama wróci do domu. A moglibyśmy najpierw trochę pograć? Ja też wolałbym oglądać mecz, ale jeśli nie zaczniemy teraz, to nie zdążymy. Masz dość obowiązków? Całkiem nowy, beztroski kot zrobi wszystko za ciebie. Posprząta, zrobi pranie i zajmie się wszystkim innym. Zadzwoń i zamów beztroskiego kota jeszcze dziś. Super! To coś pewnie by poodkurzało za nas. I zrobiłoby wiele więcej. Wiecie, co teraz zrobię, kotki? Zamówię to urządzenie! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tatuś zamówił beztroskiego kota i już za godzinę system był zainstalowany w domu. Beztroski kot gotowy do użycia. Beztroski kocie, uruchom tryb sprzątania. Kurety! Ale ekstra! Co jeszcze potrafi robić? Potrafi rozpoznać swojego właściciela i otworzyć mu drzwi, żeby wszedł. Tożsamość potwierdzona. Teraz, beztroski kocie, włącz tryb prania. Pranie rozpoczęte. Tatuś i kotki bardzo polubili beztroskiego kota. Aż nagle coś poszło nie tak. Śmieci na podłodze. Rozpoczynam sprzątanie. Pranie zakończone. Proszę usunąć zawartość. Oj, wyprało ubrania kolorowe razem z białymi. Wpuść mnie! Tożsamość niepotwierdzona. Ale to ja, Crackers! I budyń! Tożsamość niepotwierdzona. Musimy zdjąć kostiumy, żeby nas rozpoznał. Ale jeszcze nie skończyliśmy się bawić w kosmitów. Ten cały beztroski kot sprawia więcej kłopotów, niż się spodziewałem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy go wyłączyć i sami wszystko zrobić. Wróciłam, kochani. Mamusia! Witaj w domu. Właśnie skończyliśmy porządki. Dobra robota, kochani. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. I kupiłam wam w nagrodę lody. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jeżeli beztroski kot robił za nas różne rzeczy, to znaczy, że teraz zje też za nas lody? O jakim kocie mówisz? Próbowaliśmy użyć pewnego gadżeta. Ale szybko stwierdziliśmy, że go wcale nie potrzebujemy. Właśnie! Chodźcie wszyscy, lody czekają! Kotki dobrze się bawiły, wykonując wszystkie obowiązki. A co ważniejsze, zobaczyły, jak to cieszy ich mamusię. Kotki na czas. Pewnego dnia Crackers, Budyń, Pianka i Musztardka bawili się na podwórku. Chcę zagrać przedstawienie Kopciuszek na urodziny mamy. Oczywiście ja będę Kopciuszkiem. Chcecie zagrać inne role? Mogę zagrać księcia, a Budyń zagra króla. Pianka może być dobrą wróżką, a Musztardka będzie złą macochą.
pewnie mogę ją zagrać. Musimy mieć jakieś miejsce do prób. Nie ma sprawy, zrobimy próby w domku na drzewie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nie zostało wiele czasu, aby przygotować sztukę dla mamy babeczki. Więc kotki ciężko pracowały nad swoimi kostiumami. Tak jak się umówili, przyszli do domku na drzewie, żeby zacząć próbę. A gdzie jest babeczka? Wstałam o świcie, żeby tu przyjść. Przepraszam, wyłączyłam budzik i nieco zaspałam. Jestem gotowa. O, proszę, akurat pora na obiad. Idę do domu. Zrobimy próbę bez złej macochy. Ale ja pamiętam tylko pierwszą część sztuki właśnie z macochą, więc jutro zaczniemy od nowa. Rankiem babeczka znów się spóźniła. Po prostu nie umiem wstać na czas, a zaraz mam jeszcze lekcję tańca. W takim razie przyspieszmy próby. Kapciuszku, musisz upiec sukienkę, wyszorować groch i przyszyć guziki do paleniska. Co? Chyba coś pomieszałaś. No, zapraszam na królewski bal. Czy ktoś tu zamawiał szklane pantofle? To później. Musicie nauczyć się swoich ról. Zrobimy próbę jutro, dobrze? Muszę iść na lekcję tańca. Pa! Następnego dnia babeczka znów się spóźniła. A została im ostatnia próba przed urodzinami mamy. Racz umieścić swoją stopę w tym buciku. Nie, pantofelek jest na końcu. Jak mamy wystąpić, skoro nikt z was nie zna roli? To ty się ciągle spóźniałaś. Nie próbowaliśmy naszych ról, bo czekaliśmy na ciebie. Ach, tak, masz rację. Niestety nie umiemy wstawać na czas. Może wcale nie kładź się spać. Wtedy babeczka po prostu uśnie na scenie. Może powinnaś mieć największy budzik na świecie, taki super wielki. A niby skąd wziąć taki wielki budzik? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Babeczka musi stawiać budzik daleko od łóżka. Wtedy go nie wyłączy. Zanim babeczka dotrze do budzika, już będzie całkiem rozbudzona. Dobry pomysł. Tak właśnie zrobię. Następnego ranka kotki były zaskoczone. Dzień dobry wszystkim. Czekam na was i na próbę. Tego dnia wszyscy mieli szansę zapamiętać i przećwiczyć swoje role. Moja pani, nie odjeżdżaj jeszcze. Obawiam się, że muszę, ale może jeszcze się spotkamy. Obiecuję się nie spóźnić. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję wam bardzo, byliście niesamowici. Ale moja babeczka to taki śpioch. Jak wam się udało to wszystko przygotować? Dzięki kotociakom już nie jestem śpiochem. Nauczyli mnie, jak wstawać na czas. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamę babeczki zachwyciła niespodzianka, a babeczka już nigdy się nie spóźniła. Tajemniczy ciasto zjadacz. Pewnego dnia tatuś upiekł przepyszne ciasto. Kochanie, co za piękne ciasto. Można spróbować? Dopiero na kolację, jako deser oczywiście. A teraz niech nieco przystygnie. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Lepiej poszukam szklanej pokrywy, żeby ciasto nam nie wyschło. Krakers postanowił przyjrzeć się ciastu z bliska, a nawet chciał je spróbować. A potem... Ta pokrywka powinna być w sam raz. Gdzie się podziało ciasto taty? Dobre pytanie. Nie zostawiłem go tutaj?
Pewnie Krakers je zjadł. Nie, to nie ja! To był ciasto zjadacz! Niby kto? Ciasto zjadacz? Rety, nigdy o nim nie słyszałem. A jak on wygląda? No, ma czerwoną pelerynę, w kropki i metalową czapkę. I miał fioletowe rękawiczki. I pohukuje jak sowa. Zjadł ciasto i dokądś pobiegł. W naszym domu ukrywa się ciasto zjadacz? Nie ma czasu do stracenia. Trzeba go wytropić i to już. Chodźmy! Cała rodzina zaczęła szukać tajemniczego ciasto zjadacza. Za sofą też go nie ma. Co tutaj robi ta łyżka? Ciasto zjadacz pewnie niechcący ją upuścił. Poszukam go tam. Ciasto zjadacz przed chwilą tu był i chyba pobiegł do pracowni mamusi. Ciasto zjadaczu, jesteś tu? Patrzcie, znalazłem odciski butów. Wygląda na to, że ciasto zjadacz chodził po kredzie. I chyba ma dwie lewe stopy, to dziwne. A do tego przedostał się do pracowni, nie zostawiając więcej śladów stóp. Ciasto zjadacze są bardziej tajemniczy niż głodni. Nie uwierzę, że istnieje, póki go nie zobaczę. Dobrze. Wygląda jak ciasto zjadacz. Jest pazerny i je dżem zamiast ciasta. Aha, teraz już jasne, kim jest ciasto zjadacz. Krakersie, dlaczego nie przyznałeś się, że zjadłeś ciasto? Nie chciałem, żebyście byli na mnie źli. Przepraszam. Nie jesteśmy na ciebie źli. Dżem ci smakował? I to bardzo. A to ciasto było pyszne? Było pyszne. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers powinien upiec nowe ciasto, a my mu pomożemy. To pyszny pomysł. Pokażę wam jak. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Czy każdy z was chce kawałeczek ciasta? Poproszę, ale jeden kawałeczek połóż z boku. Właśnie, w razie gdyby ciasto zjadacz wpadł na herbatkę. I tak oto Krakers dowiedział się, że zawsze lepiej powiedzieć prawdę, niż wymyślać tłumaczenia nie z tej ziemi. Mały kuzyn kotków. Pewnego dnia mamusia powiedziała kotkom, że będą mieli gościa. Kotki, wiecie, co was dziś czeka? Moja siostra, wasza ciocia, Cynamonka przyjeżdża. Odwiedzi nas ze swoim małym synkiem Bajglem. Mamy prawdziwego kuzyna? Ale fajnie! Miau, 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 miau! Jestem ciekawy, jaki jest nasz kuzyn Bajgiel. Na pewno jest bardzo uprzejmy. Dzień dobry, kuzynko. Cóż za czarująca kokarda. Na pewno uwielbia czytać. A ja się założę, że gra w piłkę nożną. Z nim udałoby się stworzyć drużynę marzeń. Albo zespół muzyczny. Cześć! Witaj, Cynamonko! Ciocia Cynamonka! Witajcie, moje małe kotki! Ależ wyrosłyście! Gdzie jest Bajgiel? Bardzo chcemy go poznać! Oczywiście, oto on! To na pewno nasz kuzyn?
Kochanie, tylko bądź grzeczny. Pobawcie się z kuzynem, a my wypijemy herbatkę. Kotki nie wiedziały, że Bajgel jest taki mały, więc nie wiedziały, co z nim zrobić. Nawet nie chodzi, więc jak się z nim bawić? I w ogóle nie potrafi mówić. Ostrożnie, to moja ulubiona lalka. Widzisz tę piłkę, Bajgel? Możemy się nią pobawić, jeśli chcesz, dobra? Chyba jesteś jeszcze na to za mały. Spójrz tutaj, najlepsza gra na świecie. To są szachy. Tylko nie moje szachy. Nie możesz bawić się lalkami. Ani moimi autami. Musimy go jakoś uspokoić. Nie możemy mu dać do zabawy młyna. To zabawka dla starszych niż on. Jeśli mu go damy, to go zepsuje. Już wiem! Mam świetny pomysł! Musimy znaleźć odpowiednie dla niego zabawki. Kiedy byłam małym kociakiem, uwielbiałam tę grzechotkę. Słodka, prawda? Kotki znalazły zabawki, którymi bawiły się, gdy były jeszcze małe. Fantastycznie, kotki. Widzę, że zaprzyjaźniliście się z Bajglem. W takim razie będziemy was odwiedzać zdecydowanie częściej. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekonały się, że zabawa z małym kuzynem może być fajna. Zwłaszcza jeśli pamiętasz, co cię bawiło, gdy sam byłeś mały.